Bardzo serdecznie witam mojego Państwa gościa, doktora nauk medycznych, ojca Jacka Maria Norkowskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ojciec przekazuje nam wiele informacji, które nas szokują i zaskakują, dotyczących pobierania organów oraz kiedy zdiagnozowana jest śmierć. Kryteria diagnostyczne służące do stwierdzenia śmierci mózgowej są różne w różnych krajach. Czy więc można mówić o tym, że jest to rzeczywista śmierć, jeśli jest nią w jednym kraju, a w innym nie? No właśnie, to choćby takie spojrzenie pokazuje, jakie problemy się kryją w całej tej doktrynie. Mianowicie, jeżeli, jak mówią niektórzy autorzy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych właśnie, te różnice są nawet między szpitalami, bo w Stanach są różne sieci szpitalne, i na przykład w jednym szpitalu pacjent wychłodzony poniżej 36,5 stopnia już nie może mieć rozpoznania śmierci mózgu, a w innym może mieć, w Kanadzie może mieć przy znacznie niższej temperaturze, albo też w jednym kraju trzeba czekać 12 godzin, tak jak w Polsce, a w innym kraju 24 godziny albo dłużej, żeby można było orzekać śmierć pnia mózgu, a w tym czasie może powrócić spontaniczny oddech chorego, który wyklucza tę diagnozę. Tak samo, jeśli chodzi o stosowanie leków uspokajających, leków znieczulających, w niektórych krajach po prostu dłużej się czeka, w innych krócej się czeka na wypłukanie tych leków z organizmu, żeby mieć pewność, że objawy, które obserwujemy, to nie są objawy związane z uszkodzeniem mózgu jako takim, tylko z wyłączeniem funkcji mózgu z powodu stosowania tych leków. Więc widzimy tutaj mnóstwo takich rzeczy, które powodują, że dana diagnoza, która jest możliwa w danym miejscu, w danym szpitalu, w danym kraju, byłaby niemożliwa w innym miejscu, w innym szpitalu, w innym kraju. Wobec chorego, który miałby identyczny stan ogólny, prawda? Więc tu widzimy, że jeżeli to jest wszystko zależne od pewnych rzeczy, które z kolei zależą od jakichś decyzji, to znaczy, że to nie jest jakieś obiektywne zjawisko, tak jak normalna śmierć, że tak mówię kolokwialnie, tylko że jest to rzecz jakaś umowna. I to pokazuje w ogóle umowność całej tej koncepcji, która się wzięła po prostu z decyzji Komitetu Harwardzkiego i decyzji, aby tę decyzję uznać za wiążącą przez sądy i medyczne gremia w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, a potem w krajach Europy Zachodniej i potem w całym świecie. Śmierć na podstawie kryteriów neurologicznych jest w Polsce stwierdzona, gdy złożony jest drugi podpis członka komisji lekarskiej. Czy mamy więc wierzyć, że to, że ktoś umiera dlatego, że ktoś inny się podpisał na kawałku papieru? No, tak jest w Polsce, tak jest w innych krajach. Kiedyś w Polsce ta komisja miała wchodziła w jej skład trzech lekarzy, teraz dwóch, żeby ułatwić właśnie możliwość stwierdzenia zgonu na podstawie tych kryteriów neurologicznych, kryteriów śmierci. We wszystkich krajach właśnie jest tak, że pacjent może zostać dawcą, gdy ktoś się tam podpisze na tych papierach. W Polsce oznacza to teoretyczną śmierć pacjenta i prawną śmierć, w sensie takim, że on traci prawa jako obywatel, jako pacjent. Od tej pory jest traktowany jako zwłoki z bijącym sercem i ustaje obowiązek terapeutyczny wobec niego. Już nie będzie leczony, będzie tylko przygotowywany jako dawca do pobrania narządów od niego. Co zresztą czasami, o paradoksie, przypomina też i leczenie, ponieważ żeby narząd był w dobrym stanie, to i dawca powinien być w dobrym stanie, więc stosuje się niekiedy nawet hormony tarczycy, które polepszają stan ogólny pacjenta i podczas pobrania środki znieczulające, które skądinąd ze względów humanitarnych powinny być stosowane, bo ten dawca po prostu żyje. Natomiast trudno mówić o tym, żebyśmy wierzyli w to, taką magię, w cudzysłowie, że jeżeli ktoś się podpisze, to ktoś inny umrze, prawda? no to tutaj się nic nie dzieje w tym momencie w organizmie pacjenta, żeby można powiedzieć, że wskutek tego podpisu on właśnie umarł dokładnie w tym momencie, a takie są skutki prawne i tak to się nazywa w polskim prawie, że człowiek umarł wtedy i wtedy. W niemieckim jest trochę inaczej. W niemieckim się uznaje, że gdy komisja złożyła te podpisy, no to może być dawcą, ale umiera w momencie, gdy przestaje bić jego serce. Tam jest takie rozdwojenie. Jest pewien dystans czasowy między zostaniem dawcą legalnie, zgodnie z prawem, a zgonem pacjenta. I to jest bliższe rzeczywistości, no bo ten pacjent naprawdę umiera, gdy przestaje bić jego serce, gdy po prostu pobierane są od niego narządy. A dlaczego stwierdzamy, że pień mózgu przestał działać, jeśli nie działają tylko odruchy w odrębie nerwów czaszkowych, natomiast ośrodek naczynioruchowy, temperaturowy, a także podwzgórze i przesadka są czynne? Czy nie oznacza to, że śmierć pnia mózgu jest wtedy fikcją? No właśnie, to dokładnie to oznacza. My mówimy w Polsce, że mówimy o śmierci mózgu albo śmierci pnia mózgu. Potem okazuje się, że właściwie to chodzi o nieodwracalne ustanie czynności pnia mózgu i teraz się raczej tak to formułuje, zgodnie z konferencją z Montrealu, która powiedziała, że za śmierć uznajemy nieodwracalne ustanie czynności pnia mózgu lub czynności serca. To jest osobny temat, ta śmierć sercowa. Ale w rzeczywistości my tego pnia mózgu właściwie dobrze nie badamy i ignorujemy takie proste fakty jak to, że chąży, od których pobieramy narządy, muszą mieć te narządy dobrze ukrwione. Żeby one były dobrze ukrwione, musi działać dobrze układ krwionośny. Serce, naczynia wszystkie, czyli ciśnienie musi być na dobrym poziomie, tętno i tak dalej, wszystko pod kontrolą. I jeżeli tak jest, to znaczy, że w tym wszystkim współdziała i czynnie działa ośrodek naczynioruchowy w pniu mózgu. Bez tego byśmy tego nigdy nie osiągnęli. Żadnymi sposobami medycznymi. Z tego jest taki wniosek, że chociaż mówimy o śmierci pnia mózgu, to w rzeczywistości zakładamy, że przynajmniej niektóre ośrodki w nim działają. Podobnie jak gdybyśmy zrobili badania wydzielania hormonów w organizmie człowieka. Hormony są wydzielane pod kontrolą ośrodków centralnych, które znajdują się w podwzgórzu, a potem w przysadce. I stamtąd są hormony tropowe wydzielane, które regulują działanie tarczycy, nadnerczy i innych narządów. Tutaj najważniejsze jest tarczyca i nadnercza w naszej dyskusji. I też u tych chorych one są wydzielane. Czyli ten ośrodek podwzgórzowy działa, kontrolujący przysadkę, przysadka też działa. Co najlepsze, również ośrodek, który kontroluje temperaturę. Ci ludzie mają prawie normalną temperaturę, mają troszeczkę obniżoną dawcy temperaturę, ponieważ nie mogą im pracy swojej normalnej wykonywać mięśnie. One nie drżą z zimna, które jeśli my drżymy z zimna, to się ocieplamy w ten sposób, prawda? Ale tam jest paraliż nerwów obwodowych i ta reakcja jest wtedy niemożliwa. I tylko z tego powodu ich ciała są troszeczkę chłodniejsze niż nasze, można powiedzieć, każdego człowieka, który normalnie funkcjonuje. Ale ich ciała poza tym są zintegrowane, normalnie działają. No i też sam pień mózgu w dużym stopniu normalnie działa. Tam jest tylko, można powiedzieć, że zaburzony ośrodek oddechowy, który zresztą na ogół powraca, znaczy ta czynność jego powraca po jakimś czasie. Stąd jest ta gonitwa, aby jak najszybciej stwierdzić śmierć pnia mózgu, czyli jego niedziałanie na podstawie tego, że niby nie działa ośrodek oddechowy, jak najszybciej. Dlatego w Polsce okres obserwacji wstępnej trwa tylko 6 godzin i już po 6 godzinach można przystąpić do stwierdzenia śmierci pnia mózgu, a zaraz potem do pobierania narządów. Dlaczego niebadany jest stan świadomości u pacjentów, u potencjalnych dawców? Niektórzy z nich słyszeli to, co komisja lekarska mówiła o nich przy orzekaniu ich śmierci. No właśnie, takie przypadki były. Najbardziej znany chyba to jest Zachariasz Danów w Stanach Zjednoczonych. Słyszał właśnie, jak komisja orzekała, że on nie żyje. Jak go potem pytano, jak już był zrehabilitowany, przeżył to wszystko, co wtedy czuł. No mówi, że wtedy był tak wzburzony, że gdyby tylko mógł, to zniszczyłby okna w tym pomieszczeniu, czyli że wyrzuciłby ich wszystkich przez okno. On był bardzo postawnym człowiekiem młodym wcześniej, ale w tym momencie nic nie mógł zrobić. Niemniej jednak słyszał, zapamiętał to, co się działo i może nam o tym opowiedzieć. No dlaczego? Był prawidłowo zdiagnozowany. Stwierdzono brak przepływu krwi przez jego mózg. W rzeczywistości oczywiście minimalny przepływ krwi potrzebny do podtrzymania przy życiu tkanki nerwowej był. Tylko przy pomocy tych badań, które się rutynowo stosuje, ten przepływ nie jest wykazywany i tłumaczy się rodzinie, tak było w jego przypadku, że nie ma żadnego przepływu przez mózg, w związku z czym tam jest totalna śmierć mózgu, tam nic nie ma wręcz, tam już jest wszystko zniszczone i, no i nie ma szans, trzeba się zgodzić na pobranie narządów. To wszystko jest jednak fikcja. Tolerujemy taką fikcję, no nie wiem, no powiedzmy, dlatego, że nikt nie ośmiela się zakwestionować tych kryteriów wprost i powiedzieć, że powinny być one po prostu odwołane, że to nie są kryteria rzeczywistej śmierci pacjenta, że jest to stan pacjenta, w którym zmiany w jego mózgu są jeszcze odwracalne i to w takim stopniu, że ci ludzie mogą wrócić do aktywnego życia, że to jest stan niedokrwienia mózgu, że tam jest stan, kiedy neurony są jeszcze żywe, chociaż nie ma czynności elektrycznej w nich, ale mogą do niej powrócić i może powrócić swobodny, spontaniczny oddech. No i pacjent może w ogóle wrócić do życia, jeśli będzie rehabilitowany. O tym się właśnie już nie mówi. A czy transplantolodzy chcą być dawcami? Bo niektóre badania wykazały, że w ogromnej większości nie. Dlaczego? No to jest wielkie pytanie, trzeba ich by pytać. No pani kanadyjska badaczka wykazała, że po prostu na 35 transplantologów tylko 6 miało kartę dawcy, bo w Stanach Zjednoczonych, prawda, jest tak, że trzeba mieć kartę dawcy, no ale większość ludzi ją ma, ponieważ myśli, że będą narządy pobierane po śmierci. I ona robiła wywiady z transplantologami. No i między innymi pytała ich, czy oni mają karty dawcy. I okazało się, że na 35, 6 miało karty dawcy, a reszta nie. Tak się tłumaczyli, że zapomnieli o tym, czy coś, a że to może nie jest takie ważne, no ale od wszystkich innych w Stanach Zjednoczonych bardzo się nalega, żeby obywatele się zgadzali na bycie dawcą. Młodzi ludzie w wieku lat 16 podpisują coś takiego, gdy otrzymują prawo jazdy, że po śmierci będą od nich pobrane narządy, nie wiedząc o tym, że nie będzie to rzeczywista śmierć, że to będzie rzekoma śmierć stwierdzana na podstawie pobieżnego takiego przebadania pacjenta, u którego po prostu nie ma odruchów czaszkowych, nie ma odruchów w obrębie głowy, odruchów nerwowych, które mogą powrócić i że to nie będzie rzeczywista śmierć. Tego się już im nie mówi. Dlaczego dawcom podaje się środki zwiotczające oraz nierzadko stosuje znieczulenie ogólne, jeśli to są zwłoki z bijącym sercem? Czy nie oznacza to, że dawcy mogą odczuwać ból podczas pobierania narządów? No na pewno reakcje, które powstają przy otwieraniu powłok, czyli po prostu rozcinania człowieka, inaczej mówiąc, gdzie to oznacza rozcięcie łącznie z mostkiem aż do samego spojenia łonowego, bo tak się robi, gdy się pobiera narządy. Po prostu te reakcje, to są typowe reakcje bólowe u tych pacjentów. Więc w końcu niektórzy lekarze, widząc to, ci, którzy to robią, stwierdzili, że lepiej tych pacjentów znieczulać, a oprócz tego obowiązkowo trzeba stosować środki zwiotczające, czyli takie środki, które paraliżują działanie mięśni poprzecznie prążkowanych, czyli po prostu tych mięśni wszystkich, które my widzimy, prawda? Bo te, które nie są poprzecznie prążkowane, to są mięśnie gładkie w obrębie przewodu pokarmowego. No i żeby po prostu chory się nie ruszał. Więc to są takie zwłoki, które pod wpływem nacięcia powłok reagują na ból, ruszają się, w związku z czym podajemy środki zwiotczające. Nie ma obowiązku podawania środków znieczulających. czyli które uśmierzają ból pacjenta. Wielu lekarzy jednak stosuje je, po pierwsze dlatego, żeby mieć spokojniejsze sumienie, że no nie wiemy, sami przyznają w wywiadach, jeżeli się niekiedy z nimi rozmawia, mówię o transplantologach, że nie wiemy tak naprawdę, co się z tymi dawcami dzieje, lepiej ich znieczulić, prawda? Pallis i Harley, autorzy kryteriów brytyjskich do stwierdzenia śmierci pnia mózgu, które są bardzo podobne do polskich, to sami stwierdzili, że powinniśmy znieczulać dawców, o których twierdzą, że zmarli, prawda? Więc tu widzimy ten paradoks, że to są niby zwłoki, ale się ruszają, więc podajemy środki zwieotczające, a oprócz tego mogą odczuwać ból, więc podajemy środki znieczulające. Jeśli śpiączka jest warunkiem stwierdzenia śmierci pnia mózgu u pacjenta, to czy przedmioty martwe naprawdę mogą być w śpiączce? No to jest właśnie, w samej tej definicji widzimy sprzeczność, bo wiemy, że po prostu stołki i krzesła, stoły i inne meble oraz kamienie i inne twory, które widzimy, które są na pewno martwe, no nie podejrzewamy ich, żeby były w śpiączce, prawda? W śpiączce może być człowiek, może być też jakiś ssak, ktoś o dużym rozwiniętym mózgu, który ma właśnie uraz tego narządu i wtedy można mówić w ogóle o śpiączce, prawda? Która polega na jakimś takim wyłączeniu człowieka, w przypadku człowieka, braku kontaktu czy stopniowym obniżaniu się zdolności do tego kontaktu z otoczeniem. Tyle możemy stwierdzić, prawda? Kontakt słowny, reakcja na bodziec bólowy i otwieranie oczu, prawda? To się mierzy w skali Glasgow, są jeszcze inne skale, ale właśnie mówienie o tym, że nieodwracalna śpiączka ma oznaczać śmierć pacjenta, jest to mówienie o pewnej sprzeczności wewnętrznej. A tak zadekretował, można powiedzieć, raport harwardzki ponad 60 lat temu i tak się do tej pory utrzymuje w literaturze medycznej, tak jakby to był jakiś dogmat nie do ruszenia. A w rzeczywistości jest to sprzeczność wewnętrzna, takie pojęcie. Śpiączka, która ma oznaczać śmierć, która ma oznaczać tego, że to są rzeczywiste zwłoki. Rzeczywiste zwłoki nie mogą być w śpiączce. Ojciec jako jedyny z niewielu ujawnia nam tą prawdę i uświadamia nas, jak naprawdę jest. Proszę powiedzieć, jeżeli osoba wie już, ma tą świadomość, że będą pobierane organy jeszcze z żywego organizmu, a mimo to poddaje się temu i zezwala na to, jak to się ma w świetle naszej wiary. No to jest jakieś poddanie się wobec tego, co mówią media, co mówią różne autorytety dopuszczane do głosu przez te media, bo inne nie są dopuszczane. Natomiast jest to rezygnacja z podstawowych zasad, którym się kieruje chrześcijaństwo i którym się powinien kierować lekarz, który jest katolikiem i pacjent, który jest katolikiem. Mianowicie nie powinniśmy się godzić na to, że dla dobra jednego pacjenta możemy zabić innego pacjenta, czy nawet dla dobra kilku pacjentów. To nie mieści się w kategoriach dobra z punktu widzenia nauczania Kościoła katolickiego, bo żeby dany uczynek był dobry, musi być przedmiotowo dobry, prawda? A więc sam akt tego działania, choćby nie wiem, jak szlachetne były intencje, sam przedmiot działania musi być dobry. Jeżeli przedmiot tutaj zakłada zabicie niewinnego człowieka, który mógł być rehabilitowany i żyć, ale w ogóle nawet gdyby nie mógł być rehabilitowany, bo część, mniejszość nie przeżyje, ale czy wolno nam ich dobijać, prawda, w taki sposób, prawdę mówiąc, w sposób, który nie wolno zabijać nawet zwierząt zgodnie z prawem, bo nie wolno bez znieczulenia w ten sposób robić wiwisekcji na zwierzętach również. Za to nawet weterynarz byłby karany, gdyby takie coś zrobił. A na ludzi wolno, prawda? Więc w stosunku do ludzi. Więc jest to jakaś kapitulacja wobec zasad chrześcijańskich i zasad medycyny, która mówi, że dobro konkretnego chorego jest najwyższym prawem dla lekarza. Tego chorego, którego ma właśnie przed sobą. I ten chory nie powinien być poświęcany dla dobra innych chorych, a tutaj tak to się dzieje. Doszło do jakiejś kalkulacji której po prostu zakładano, że ponieważ więcej ludzi skorzysta na tym, a mniej ludzi straci, więc takie działanie jest moralnie dobre, ponieważ ratując, co prawda, tak, poświęcamy jednego pacjenta, ale ratujemy większą liczbę ludzi, prawda? I tak często transplantolodzy mówią. Ale to jest utylitaryzm, który nie jest zgodny z personalizmem katolickim, który mówi, że każda osoba ma najwyższą wartość w oczach Bożych, jest tym światem, jest tym celem, którym jest obdarzona, celem życia, którym jest zbawienie, ale który jest też, realizuje się już tu na ziemi. I nie wolno nam decydować o życiu takiej osoby w taki sposób, żeby to życie podporządkować dobru innej osoby. Także ono jest niszczone w imię dobra kogoś innego. Można przypuszczać, że bardzo wiele osób odeszło jeszcze właściwie za życia. No tak, znaczy te osoby, które się pobiera narządy, one żyją. Nie, to nie jest fakt, to nie jest prawda, że one są zmarłe. I zgoda na to jest czymś przedziwnym, dlatego że jeszcze do niedawna wszyscy wiedzieli jakby i się z tym jakoś liczono, że nie zabijamy ludzi niewinnych bezkarnie, czy to są pacjenci, czy ktokolwiek inny. Teraz to się jakby zmienia. Niestety zmienia się też wobec innych osób, prawda? Osób w stanie wegetatywnym, czy w jakichś stanach innych, w stanach powiedzmy, czy Alzheimer, czy jakieś inne choroby takie już związane też z wiekiem. Też mogą być nadużycia i są. Ale o tym się jakby trochę więcej wie z jednej strony, a z drugiej strony ja zwracam uwagę na to, że wśród dawców jest bardzo dużo osób młodych, jest przewaga osób młodych, więc im wyrządzamy szczególnie dużą krzywdę, ponieważ nie dajemy im szans na leczenie. Tak, ale jak uświadomić społeczeństwo młodych ludzi, że jednak pobierane organy są z osób żywych i jak temu zapobiec? Próbujemy w tej chwili. Właśnie, mówimy o tym, trzeba o tym mówić i trzeba przypominać też zasady, jakimi mamy się kierować. Apelować też do instytucji, w tym do instytucji katolickich, żeby się zmierzyły z tym problemem, uczelnie, szkoły, księża, biskupi. Wszyscy, którzy powinni o tym też mówić. Nie powinno być milczenia w tej sprawie. Tak, trudny to temat, a na koniec chciałabym ojca poprosić o kilka słów na czas Adwentu. To jest czas oczekiwania na przyjście Pana, bo ta historia przyjścia, ona się raz zdarzyła i cały czas się dzieje, prawda? Bo Pana Boga nie ma upływu czasu. On cały czas do nas przychodzi i gdy my obchodzimy te momenty historyczne, to one jak gdyby się ożywiają. Przez to ta żywa szopka na przykład jest, tak do nas przemawia. I to jest dobra intuicja, bo ten czas jak gdyby dzieje się na nowo. On za każdym razem dzieje się w pewnym sensie tak, jakby to się działo po raz pierwszy. Bo Chrystus do nas przychodzi. On rzeczywiście chce nas odnowić. On rzeczywiście jest Zbawicielem. On rzeczywiście jest tym, na którego czekały całe pokolenia tych, którzy byli prowadzeni przez patriarchów Starego Testamentu, przez proroków. Oni czekali na przyjście Mesjasza i On do nas rzeczywiście przychodzi. Także to jest podniosły moment, niezwykły moment, kiedy możemy też pomyśleć o tajemnicy wcielenia, o tym, że niebo zstąpiło na ziemię, że ten, który jest odwiecznym Bogiem, ukazał nam się w ludzkim ciele. To jest coś absolutnie niezwykłego. Ze względu na nas, ze względu na człowieka to się wszystko stało, żebyśmy my mogli być zbawieni, żebyśmy też mogli Pana Boga poznać i pokochać w zupełnie nowy sposób, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Przez to stał się dla nas widzialnym, ale też jak gdyby osiągalnym, zrozumiałym i takim, którego możemy tak po ludzku normalnie kochać. I to wszystko, te tajemnice, to są tajemnice, do których zbliża nas Adwent. I jest to dlatego bardzo piękny czas, ale obyśmy go przeżywali właśnie też z modlitwą, jeśli możliwe, z roratami, z tymi pięknymi obchodami, z tą pięknymi śpiewami, piękną liturgią tego czasu. Bardzo serdecznie dziękuję za to słowo i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Pan z wami. I z duchem twoim. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo serdecznie dziękuję Ojcu za dzisiejsze spotkanie, za to, że zgodził się na kolejną rozmowę. Serdecznie dziękujemy za to, że uświadamia nas Ojciec o tych strasznych faktach, w które trudno nawet uwierzyć. Ale dziękujemy za to, że Ojciec jako jedyny wręcz właśnie uświadamia nas pod tym względem. Oczywiście oprócz profesora Talera, który dzielnie walczy w tej sprawie, w Polsce, bo są głosy gdzieś indziej na świecie też, w Stanach Zjednoczonych też, ale jest ich za mało, ciągle za mało. Tak. Serdecznie dziękujemy. Moim Państwa gościem był dzisiaj doktor nauk medycznych, ojciec Jacek Maria Norkowski. Jeszcze raz Bóg zapłać i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. Ja również się z Państwem żegnam. Krystyna Kiwasz z Telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i Któż jak Bóg? Któż jak Bóg. Amen. Amen.